Hej, cześć, siemano, witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Wojciech, a ja prezentuję wam materiał z gry Call of Duty Modern Warfare i dziś opowiem wam o misji, o pewnej misji, którą trzeba zrobić w trybie kooperacji i jest to dość misja nie dość, że żmudna, to jeszcze cholernie wkurwiająca. Moi drodzy, tą misją z trybu kooperacji jest za wszelką cenę. Pochwal się wszechstronnością, wykonując te wyzwania w operacjach kooperacyjnych i powiem wam, że chuja można przez nie dostać. O co chodzi? Otóż są to zadania takie, które polegają kurwa głównie na szczęściu. Jeżeli nie masz szczęścia, no to kurwa tego nie zrobisz. Jeżeli masz szczęście, no to masz jakieś 50% szans na to, że to zrobisz. Ale po kolei. Mamy łącznie 7 celów. Cel pierwszy. 100 razy zalicz asystę w dowolnej operacji kooperacyjnej i otrzymujemy za to 2000 PD oraz emblemat zwiat. Luz. To jest naprawdę bardzo proste. Cel drugi. To już się zaczyna włażenie do beczki z gównem. 25 razy zabij termitem w dowolnej operacji kooperacyjnej, gdy twoim operatorem wiernych jest Minotaur. W nagrodę otrzymujecie 2000 PD i spray kolor śmierci. Idealnie ten spray pokazuje waszą stronę, co trzeba zrobić w tej grze. A więc pierwsza rzecz, którą musicie zrobić, to bierzecie musicie się wyekwipować w Minotaura. Tak, bierzecie Minotaura. A do tego na swojej klasie, na której tam macie, musicie mieć termit. Musicie mieć termit, bo jak macie termit, to jesteście zajebiści. Jak termit już macie, no to fajnie. Jak go nie macie, to go kurwa odblokujcie. Zabijacie 25. Ale uwaga, żeby zabić 25, jako że możecie mieć tylko i wyłącznie jeden termit, jedną sztukę przy sobie, to potrzebujecie sprzętu, potrzebujecie konkretnie zaopatrzenia. I tym zaopatrzeniem jest skrzynia z granatami. Pozwala na 4 uzupełnienia granatów. I teraz tak, jednym termitem, jeżeli macie zajebiste szczęście, to możecie zabić nawet 2 albo 3 naraz. Tak więc jest to dość spory plus. A jeżeli tego kurwa szczęścia nie macie, no to będziecie łącznie, że tak powiem, macie aż 5 termitów. Czyli macie ten jeden swój plus 4 uzupełnienia granatów. Ale uwaga, jak rzucicie, to wy od razu też z automatu otrzymujecie ten termit i możecie jeszcze się 4 razy wyposażyć w ten termit. Ale pamiętajcie, że macie 3 miejsca tylko, tak więc jeżeli by liczyć, że uda wam się, trzeba liczyć w ten sposób, że jeden termit to jest jeden przeciwnik, czyli 25 wrogów musicie zabić, czyli potrzebujecie łącznie około 25 sztuk granatów termitowych, granatów termicznych, o. No i jak macie skrzynię z granatami, to nie musicie się martwić, tylko o to, że tych termitów wam zabraknie. Co prawda w misjach też jest, też możecie znaleźć skrzynię z granatami, ale no warto mieć. I podkreślam, na to wszystko, co będziecie używać, to kurwa niezależnie, którą klasę polecam w taktycznych wybrać stymulant. Uwierzcie mi, czasem uratuje wam dupę. Ale idźmy dalej, moi drodzy. Dalej mamy cel numer 3. 75 razy zabić działkiem strażniczym w dowolnej operacji kooperacyjnej i nagrodą za to jest 3000 PD i wizytówka koniec świata. I tym końcem świata jest jakaś jaszczura. Jakiś jaszczur, kurwa. Albo chyba jakiś wąż, nie wiem, jaszczur, kurwa. Chuj wie, co to jest.
Co musicie zrobić? Otóż w zaopatrzeniu musicie wyposażyć się w działko strażnicze. Tak, i to działko strażnicze musi zabić 75 przeciwników. Najlepiej takie działko używać w momencie, kiedy musicie się bronić. I to w takich miejscach najlepiej rozstawić, żeby to działko zabijało jak najwięcej przeciwników. Bo w momencie, kiedy działko przestanie działać, kiedy zostanie zniszczone albo rozładuje się w nim akumulator i działko ulegnie samodestrukcji, co w życiu realnym jest no zbędne, że tak powiem, i niedopuszczalne wręcz, no to dopiero wtedy zacznie wam zaliczać. Mi zaliczyło przy pierwszym podejściu do tego celu tylko trzech przeciwników, tak więc powiem tak, trochę punktów na to trzeba wydać, ponieważ takie działko strażnicze kosztuje 500 punktów, a jak macie tych punktów, nie wiem, powiedzmy 3, albo może nie 3, ale tak 3000 czy tam 4, no to 75 przeciwników, no to raczej nie liczcie, że jedno działko strażnicze wam aż tylu zabije, nie. Radzę wyposażyć, macie aż 3 miejsca, więc no... No kurwa, radziłbym jednak używać, mieć aż 3 działka strażnicze. I kiedy musicie się bronić, to lepiej to działko strażnicze użyć. Niech ono zabija, wy tam skupcie się na przykład na celu, na bronieniu, czy kurwa, nie wiem, na podnoszeniu swoich i tyle. Taki kurwa protip ode mnie. Kolejną rzeczą, kolejny cel, czyli cel numer 4, jest prosty. 50 razy zabij pistoletem w dowolnej operacji kooperacyjnej. W nagrodę 3000 PD i wizytówka zielony listek. Cel piąty. No, cel piąty to już zdecydowanie bardziej polegający na szczęściu. Jeżeli macie go plus 60% do szczęścia, jeżeli macie minus 60% do szczęścia, to musicie liczyć na zwykłe szczęście, a nie na turbo szczęście. Ponieważ musicie zabić 25 wrogów nożem do rzucania w dowolnej operacji, gdy waszym operatorem wiernych jest Kruger. W nagrodę otrzymujecie 4000 PD i emblemat Gwiezdny Legion. Tak, czyli pierwsza rzecz, którą musicie zrobić, to musicie tutaj wybrać operatora Krugera. Następnie w zestawach, czy w czymkolwiek innym, bierzecie nóż do rzucania. No i musicie zabić 25 wrogów, więc... I polecam oczywiście używać w tym celu też stymulanta. Cel numer 6 to wykwintne gówno dla wyższej spierdolencji. Czyli 25 razy zabij pojazdem w dowolnej operacji kooperacyjnej. W nagrodę otrzymujecie 4000 PD i spray obsługa klienta. I wiecie co wam powiem? O kurwa mać. Jeżeli zrobicie to, to dalej to już jest... Dalej to już jest spokój. Dalej to już... No kurwa, dalej to jesteście w niebie wręcz. Gdyż jest to naprawdę dość łatwa rzecz. Łatwa. Ale słuchajcie, 25 pojazdem to nie jest wcale tak łatwo. Najlepiej to robić na konkretnie na misji Łowca Głów, gdyż jest tam dość dużo pojazdów, przeważnie jest to kład i tych kładów jest coś około 10. I teraz, jako że musicie zabić 25 przeciwników, pamiętajcie, że każde trafienie w wasz pojazd czy w was kończy się no kurwa tragicznie, nie tylko dla was, ale też dla waszego pojazdu. Tak więc wszelkiej maści granaty, jakieś wyrzutnie, rakiety, granatniki, kurwa wszystko co jest wybuchowe i co strzela może was zabić. Tak więc polecam używać kłada, a do tego momentu kiedy tam zacznie płonąć, a kiedy zacznie płonąć najlepiej spierdalać. I to w taki sposób, żeby nikt was nie trafił, nie powalił, ponieważ jeżeli tego nie zrobicie, to zostaniecie powaleni, przez co tracicie pół minuty, plus kolejną minutę tracicie na to, żeby wrócić do walki, jeżeli ktoś z waszych sojuszników
kolegów, znajomych, czy kogokolwiek innego was nie podniesie, no to jesteście w dupie. Że tak powiem. 25 bierzecie kłada, rozabijacie dwóch, trzech i wracacie, i następny kład, i następny. Bierzecie kłada, trzech, następny trzech, następny trzech, powtórz, trzech, powtórz, trzech, powtórz, powtórz, powtórz i do momentu, aż wam to zaliczy. I cel siódmy, czyli ostatni, najbardziej, najnudniejszy, ale też no, jednocześnie najszybciej idzie go zrobić, no może nie najszybciej, ale zrobi się tak naprawdę samoistnie, czyli 125 razy musicie użyć zaopatrzenia lub nagrody za serię w dowolnej operacji i otrzymujecie 7500 PD oraz schemat anomalia na karabin szturmowy FR-556. Schemat wygląda tak. Zresztą nawet mój operator z tego korzysta. Udało mi się to odblokować wczoraj, czyli 8 czerwca. A materiał nagrywam 9 czerwca, no w tej chwili jest godzina 13.11, tak więc no, jakiś czas temu, dokładnie jakieś 14 godzin temu, no może 15, około 20, przed 23 w każdym razie udało mi się ten schemat odblokować. I moi drodzy, to jest tyle w tym materiale. Dziękuję serdecznie za obejrzenie, za wysłuchanie. No i cóż, życzę szczęścia, powodzenia i udanych gier, czy to w Modern Warfare, czy to w Modern Warfare 2 Reboot, czy też w Modern Warfare 3 Reboot, czy nie wiem, mam w Battlefieldzie 2042, czy w Assassin's Creed Valhalla, czy tam Mirage, albo w czymkolwiek innym gracie. To tyle, dzięki serdecznie za wysłuchanie, za obejrzenie, no i cóż, do zobaczenia i usłyszenia w kolejnych materiałach na kanale. To tyle. Trzymajcie się. Pa, pa.